Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku auto zapewne bardzo dobrze Wam wszystkim znane. Volkswagen Golf, ale w ciekawej konfiguracji. Tak jak zawsze przyjrzymy się dokładnie autu z zewnątrz, zajrzymy też do środka, gdzie opowiem Wam o elementach wyposażenia oraz jakości wykończenia wnętrza, opowiem też nieco o moich wrażeniach z jazdy tym modelem, nie zabraknie też najistotniejszych parametrów technicznych. Zapraszam do oglądania. Auto możemy otworzyć z kluczyka lub dzięki systemowi bezkluczykowego dostępu. Mając go przy sobie, wystarczy pociągnąć za klamkę, a zamek otworzy się. Przeciągając palcem po zewnętrznej stronie klamki, zamkniemy auto. Chyba nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, jeśli powiem, że wnętrze Golfa jest starannie przemyślane, a pod kątem materiałów użytych do wykończenia wnętrza, jak i samej jakości spasowania elementów, nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Na drzwiach podłokietnik oraz górne elementy zostały wykonane z miękkich materiałów, a podczas codziennego użytkowania żaden z elementów nie wydaje niepokojących dźwięków. Nie zabrakło też plastikowych wstawek podnoszących walory estetyczne. Mniej więcej od wysokości kolumny kierowniczej deska rozdzielcza została wykonana z materiałów uginających się pod palcem. Ponadto znajdziemy tu kolejne plastikowe wstawki, tym razem w fortepianowej czerni. We wnętrzu i nie tylko znajdziemy emblematy pakietu stylizacyjnego Airline. Tapicerka materiałowa, a same fotele są komfortowe nawet przy dłuższym czasie podróżowania. Ponadto zapewniają odpowiednie trzymanie boczne przy szybciej pokonywanych zakrętach. Zerknijcie jeszcze na deskę rozdzielczą z perspektywy kierowcy. A tak wnętrze prezentuje się po zmroku. Silnik uruchamiamy za pomocą przycisku Start-Stop. Teraz włączam światła mijania, reflektory przeciwmgielne oraz światła awaryjne. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie. A teraz chodźmy zobaczyć, jak Golf 7 generacji z pakietem stylizacyjnym Airline prezentuje się z zewnątrz. Ten egzemplarz został wyposażony w reflektory bixenonowe wraz ze światłami do jazdy dziennej wykonanych w technologii LED. Niżej znajdziemy spryskiwacze reflektorów oraz lampy przeciwmgielne. Jeśli chodzi o stylistykę pasa przedniego, to dłuższe komentarze są raczej zbędne. Design Golfa utwierdza w przekonaniu o solidności konstrukcji. Najciekawsze akcenty stylistyczne to lakierowane i chromowane elementy zderzaka oraz przetłoczenia na masce podkreślające granice pomiędzy reflektorami a atrapą chłodnicy. Ogólny design z pakietem stylistycznym Airline przypadł mi do gustu. Przed odebraniem auta spodziewałem się niemieckiej solidności, ale i nudy. Okazało się jednak, że Golf, choć nie jest rynkową nowością, to pozytywnie zaskoczył mnie tą ciekawą konfiguracją stylistyczno-kolorystyczną. Przyjemnie prezentuje się również wzór 17-calowych felg aluminiowych. Teraz kilka słów na temat właściwości jezdnych. Tutaj również spodziewałem się, że Golf, jak w wielu innych kategoriach, wypadnie poprawnie.
Byłem jednak pozytywnie zaskoczony, ponieważ znów wkroczyło wyposażenie dodatkowe. Przede wszystkim system adaptacyjnego zawieszenia. Rozwiązanie, które pozwala dostosować się kompaktowi od Volkswagena do oczekiwań kierowcy w danej chwili. Niwelowanie nierówności na drodze nie sprawia Golfowi żadnego problemu, a jeśli jest taka potrzeba, to zawieszenie staje się na tyle sztywne, że kierowca nie odczuje niepewności podczas szybszego pokonywania zakrętów. Silnik benzynowy o mocy 140 koni mechanicznych nie sprawia, że Golf staje się hot hatchem, ale zapewnia mu przyzwoite przyspieszenie oraz wystarczającą elastyczność przy prędkościach autostradowych. Ponadto wyciszenie wnętrza przy wyższych prędkościach oceniam bardzo pozytywnie względem konkurencji. Auto sprawdza się zarówno w mieście, jak i na trasie. Mówię teraz w szczególności o systemach na wyposażeniu tego egzemplarza. W mieście manewrowanie ułatwiają czujniki parkowania czy kamera cofania, a na trasie przydatny jest aktywny tempomat bądź asystent utrzymania pasa ruchu. Wróćmy już do prezentacji. Wymiary Golfa przedstawiają się w następujący sposób. Długość nadwozia to 4255 mm, szerokość 1799 mm, wysokość natomiast to 1452 mm. Masa własna tego modelu wynosi 1213 kg. Z tyłu pod kątem stylistyki Golf może nie jest porywający, ale z pewnością nie jest nudny. Spoiler w kolorze nadwozia, przyjemnie prezentujące się klamry tylnych reflektorów wykonanych w technologii LED, dyfuzor oraz podwójna końcówka układu wydechowego, to wszystko przekłada się na przyzwoity efekt końcowy. Wróćmy już do środka, przyjrzeć się elementom wyposażenia wnętrza. W drzwiach znajdziemy przyjemnie wykończony schowek z miejscem na butelkę. Obok kierownicy został umieszczony zamykany schowek. Kolumna kierownicza regulowana jest w dwóch płaszczyznach. Ponadto fotel kierowcy posiada regulację na wysokość, co dodatkowo ułatwia zajęcie wygodnej pozycji za kierownicą. Na tym panelu elektryczna regulacja okien wraz z blokadą. A nieco wyżej, tuż obok klamki, znajdziemy blokadę drzwi oraz elektryczną regulację bocznych lusterek z funkcją podgrzewania i możliwością ich złożenia. Skórzana wielofunkcyjna kierownica ze spłaszczonym wieńcem u spodu oraz oznaczeniem pakietu stylizacyjnego jest przyjemnie wyprofilowana, dzięki czemu pewnie leży w dłoniach. Znajdziemy na niej przyciski do zarządzania aktywnym tempomatem, multimediami, telefonem oraz komputerem pokładowym. Za kierownicą znajdziemy manetki i zmiany biegów. Z poziomu ekranu umieszczonego pomiędzy zegarami kierowca ma dostęp do informacji pochodzących z komputera pokładowego, telefonu połączonego za pośrednictwem Bluetooth, systemu audio, komunikatów nawigacji satelitarnej oraz ustawień systemów bezpieczeństwa. Duży ekran wielofunkcyjny obsługujemy dotykowo lub fizycznymi przyciskami i pokrętłami. Sam system działa bardzo płynnie i nie miałem z nim żadnego problemu. Znanym już z koncernu rozwiązaniem jest wyskakujący pasek funkcyjny w chwili, gdy zbliżamy dłoń do ekranu. Ekran zapewnia dostęp do radia, systemu audio z możliwością odtwarzania multimediów z różnego rodzaju nośników, połączonego telefonu, komunikatów głosowych, nawigacji satelitarnej, danych z komputera pokładowego oraz szeregu ustawień systemu i auta. Pod ekranem znajdziemy panel sterowania automatyczną dwustrefową klimatyzacją. Przednie fotele posiadają funkcję podgrzewania z 3-stopniową regulacją. Nieco niżej znajdziemy zamykany schowek, wyłożony antypoślizgową gumą, więc jest to idealne miejsce na położenie telefonu. Ponadto wewnątrz znajdziemy wejście aux-in oraz gniazdo USB.
Siedmiostopniowa automatyczna skrzynia biegów DSG bez problemu dogaduje się z tą jednostką napędową. Istnieje możliwość manualnej zmiany biegów za pomocą drążka, a także przełączenia skrzyni w tryb sportowy. Przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie uruchamiają się czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz wyświetla się na ekranie obraz z kamery cofania, która została umieszczona pod znaczkiem, co zapobiega jej zabrudzeniu, gdy podróżujemy po mokrej nawierzchni. Plus za jakość obrazu, ponieważ jest ona dobra nawet nocą. Po obu stronach drążka zmiany biegów umieszczono kilka przycisków odpowiadających kolejno za zmianę trybu jazdy, do wyboru normal, sport, eco, tryb spersonalizowany oraz komfortowy. Parametrami zmiennymi są m.in. twardość zawieszenia, wspomaganie kierownicy, wrażliwość na pedał gazu i charakterystyka pracy skrzyni DSG. Dalej znajdziemy wyłącznik systemu Start-Stop, włącznik asystenta parkowania prostopadłego oraz równoległego oraz wyłącznik czujników parkowania. W tym miejscu przełącznik elektrycznego hamulca postojowego z funkcją Auto Hold, mały schowek z antypoślizgowym dnem, gniazdo 12V, a tuż obok dwa zamykane uchwyty na napoje z takimi wypustkami mającymi na celu utrzymanie naszego napoju. Dalej miękki materiałowy podłokietnik regulowany w dwóch płaszczyznach, z niezbyt pojemnym schowkiem w środku, ale za to ponownie z antypoślizgowym dnem. Schowek po stronie pasażera jest już stosunkowo bardziej pojemny i przyjemnie wykończony. Jest on również podświetlony oraz chłodzony. Znajdziemy tu czytnik płyt CD, karty SIM oraz dwa czytniki kart SD. Osłonka przeciwsłoneczna z lusterkiem i automatycznym LED-owym podświetleniem. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne. LED-owe podświetlenie wnętrza. Nie zabrakło też schowka na okulary. Ponadto ten egzemplarz został wyposażony w szyber dach. Ok, a teraz przejdźmy zobaczyć, co Golf oferuje pasażerom tylnej kanapy. Z tyłu miękki podłokietnik, natomiast górne elementy drzwi nie uginają się już pod palcem tak, jak to miało miejsce z przodu. Nie zabrakło jednak designerskich wstawek, a do spasowania elementów nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń. Ponadto w drzwiach przyjemnie wykończony schowek z wyznaczonym miejscem na butelkę. Nie zabrakło też mocowań Isofix na zewnętrznych miejscach kanapy. Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń. Kieszenie w oparciach foteli przednich. Jeśli chodzi o ilość miejsca, to nie mogę narzekać. Mam 176 cm wzrostu, fotel kierowcy ustawiony jest pod osobę o moim wzroście, no i proszę, mam jeszcze spory zapas miejsca na nogi oraz nad głową. Niestety tunel środkowy jest już dość pokaźnych rozmiarów, więc może ograniczać przestrzeń na nogi piątego pasażera. Z tyłu dostępny jest miękki podłokietnik z uchwytami na napoje. Tutaj znajdziemy także otwór do przestrzeni bagażowej umożliwiający przewóz dłuższych przedmiotów. Warto zwrócić uwagę na materiałowe wykończenie tej ścianki, co zapobiega rysowaniu się plastików oraz przewożonych przedmiotów. Przejdźmy teraz do bagażnika.
przestrzeń załadunkowa w Golfie wynosi 380 litrów, co jest całkiem przyzwoitą wartością. Co równie istotne, kufer Golfa jest bardzo ustawny. Po obu stronach znajdziemy takie schowki oraz haczyki na choćby siatki z zakupami. Nie zabrakło oczywiście podświetlenia oraz źródła prądu. Pod podłogą, którą w wygodny sposób można zablokować w pozycji otwartej, znajdziemy zapasowe koło dojazdowe. Tylną kanapę można w prosty sposób złożyć od strony bagażnika, a uzyskana po jej złożeniu powierzchnia to 1270 litrów. Podłoga jest prawie płaska. Plus za osłonkę, która zapobiega przecinaniu pasów bezpieczeństwa podczas rozkładania kanapy. Przejdźmy teraz do wlewu paliwa i pomówmy nieco o spalaniu. Sam zbiornik ma pojemność 50 litrów. Spalanie, jakie obiecuje producent, to 4,4 litra w trasie oraz 6,1 litra na 100 przejechanych km w mieście. Mój wynik to około 6,5 litra w trasie przy prędkości 120 km na godzinę oraz średnio 7,5 litra w mieście. Odpalę teraz silnik, otworzę maskę i pomówmy nieco o gamie silnikowej. Nawiasem mówiąc, została ona niedawno odświeżona, więc jednostka, którą znajdziemy tutaj pod maską, jest nieco nieaktualna. Pod maską nowego Golfa, pomijając oczywiście odmiany GTI, GTD oraz R, może znaleźć się jeden z dwóch dostępnych silników benzynowych w dwóch wariantach mocy. Dostępny jest silnik TSI 1.2 o mocy 85 lub 110 koni oraz 1.4 o mocy 125 lub 150 koni mechanicznych. Dostępny silnik wysokoprężny to 1.6 TDI w wariantach mocy kolejno 90, 110 oraz 150 koni mechanicznych. Tutaj pod maską znajdziemy poprzednika 150-konnej wersji silnika 1.4 TSI. Ta jednostka generuje moc 140 koni mechanicznych, a jej moment obrotowy to 250 Nm i dostępny jest w przedziale od 1500 do 3500 obrotów na minutę. To pozwala rozwinąć prędkość maksymalną 212 km na godzinę oraz przyspieszyć do pierwszej setki po 8,4 sekundy. Ta zmodernizowana 150-konna jednostka osiąga prędkość maksymalną 216 km na godzinę, a sprint do setki zajmuje jej 0,2 sekundy krócej. Ceny Golfa zaczynają się od 62 390 zł. Nijak się to ma jednak do ceny auta, którym wyjedziemy z salonu. Ceny wersji 5-drzwiowej zaczynają się już od 65 520 zł. Za wersję Highline trzeba dodać jeszcze 16 000 zł. Cena minimalna z tą jednostką napędową to już 94 120 zł. Natomiast za tak skonfigurowany egzemplarz zapłacimy ponad 125 000 zł. To już całkiem sporo i pomimo tego, że Golf pozytywnie mnie zaskoczył, ponieważ spodziewałem się poprawnego do znudzenia Niemca, a tak ciekawie skonfigurowany egzemplarz okazał się nie tylko dopracowany, ale i interesujący. Niemniej jednak 125 tysięcy za auto kompaktowe to już sporo i przy takiej kwocie warto się już zastanowić nad autem z wyższego segmentu. Krótko podsumowując, Golf to wzór do naśladowania w klasie kompaktów, ale zostało to też przez producenta odpowiednio wycenione. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się Wam podobał, to zachęcam do łapkowania pod filmem, komentowania oraz udostępniania tego filmu i do subskrybowania kanału. To zawsze bardzo motywuje do pracy. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku.